Mateusza Korneckiego. Zespół oczywiście SSP Końskie. Najlepszy prawy skrzydłowy Damian Pięta. Widzę Kielce. Najlepszy prawy rozgrywający Jakub Pidyt, UKS. Najlepszy obrotowy to jest Zimoch Filip, Biwek Kielce. Na najlepszego środkowego rozgrywającego Kacper Ślęza, UKS Ślęza. Najlepszy lewy rozgrywający, zawodnik zespołu KSSP Końskie, Bartosz Cękowski. I najlepszy lewy skrzydłowy, Robert Grabarczyk, KSSP Końskie. Są również certyfikaty dla zawodników do zespołu Gwiazd. I te otrzymują również Patryk Plaszczak. Adam Ignatowicz. Jarosław Kołodziejczyk. Marcin Stefaniec. Adam Ciosek. Dawid Maleszczuk. I Jakub Szusarczyk. Niezwykle miło mi jest ogłosić, że najlepszym strzelcem turnieju z 45 trafieniami został Bartosz Sękowski, KSP Końskie. Zaś najmłodszym zawodnikiem tego turnieju jest oczywiście zawodnik UKS Siódemki Chełmek, Kamil Kumala. Puchar zaś dla drużyny za sportową postawę na boisku otrzymuje zespół Zagłębie Lubin. Podam ostateczną klasyfikację turnieju. Ósme miejsce zajął zespół Nielba Wągrowiec. Siódme Wisła Płock. Miejsce szóste Zagłębie Lubin.
5. miejsce zespół Jurand Ciechanów. Miejsce 4. zespół Ornik Brzeg. Trzecie miejsce zdobył zespół KSSPR Końskie.